Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Byłam dzisiaj na mieście i mam między innymi nowe paznokcie. Historia tych paznokci jest dosyć ciekawa, bo poszłam do salonu z chęcią na holo na obu dłoniach, ale w sumie pani pokazała mi na próbniku bardzo ładny duochrom i nie mogłam się zdecydować, więc zdecydowałam ostatecznie, że wybieram obie te opcje. Pomyślałam też, że chciałabym wyżyć się trochę artystycznie na mojej twarzy i stworzyć jakiś ładny instagramowy makijaż typowo pod zdjęcia, taką charakteryzację, która będzie pasowała do tych oto paznokci. Poza tym tak się złożyło, że mam parę rzeczy do przetestowania. Między innymi taka oto paletka z Make Up Revolution Pro z serii z Natalią Siwiec, którą kupiłam w Rossmanie za 25 zł na promocji. I poza tym przyszły do mnie pędzle z AliExpress, które oczywiście podlinkuję wam w opisie tego filmu, jeżeli uda mi się znaleźć jeszcze tą aukcję, ale wydaje mi się, że raczej tam będzie. Jest to zestaw 12 pędzli, które po prostu nie mogę się doczekać, aż przetestuję, bo kosztowały naprawdę ułamek ceny takiego profesjonalnego zestawu pędzli, bo kosztowały ich około 15 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Więc pójdę teraz zmyć makijaż, który mam na twarzy i zaczniemy robić nowy instagramowy. Ale z bólem serca, bo moim zdaniem bardzo ładnie wyszedł mój eyeliner dzisiaj, więc... I będę pierwszy raz nagrywać film w soczewkach kontaktowych, które są kolorowe, więc dajcie znać, co myślicie. Zmyłam już mój dzienny makijaż, także zaczynamy charakteryzację od nałożenia kremu jako bazę. I jest to krem z Mixy. I makijaż twarzy będę wklepywać gąbeczką z e.l.f. Jako podkładu użyję sticka z Make Up Revolution w kolorze F1. Zanim wklepię podkład, najpierw przesuwam go gąbeczką, tak żeby wszedł głęboko w pory. I dopiero potem go wklepuję. Korektor, którego dzisiaj użyję, to Camouflage Matte Concealer od Essence w kolorze 10 Light Rose. Utrwalam wszystko pudrem So Matte z Miss Sporty. Okej, bazę mamy już gotową, więc myślę, że możemy przejść do makijażu oczu. Także przejdźmy do mojej nowej palety. Wątpię, żebym zrobiła cały makijaż jedno i drugie oko tą paletą. Postaram się skupić przede wszystkim na tej palecie, ale nie będę też się powstrzymywać od używania innych palet. Makijaż mojego lewego oka będziemy starać się dopasować do designu, który mam na mojej lewej dłoni na paznokciach. I oczywiście postaram się wykonać cały makijaż tymi pędzlami z AliExpress. Tak prezentują się pędzle po odpakowaniu. No i nie mogę się doczekać, aż ich użyję. Zacznę od pędzla, który ma numer 9. I zacznę od cienia Jungle. Nakładam go na bok pędzelka i postaram się nałożyć ten cień w zewnętrzny kącik. Okej, hello pigment, how are you? Cień jest naprawdę fajnie napigmentowany i naprawdę bardzo ładnie transferuje się na powiekę i jestem w szoku. Ja też nie jestem jakąś, nie wiadomo jaką, artystką make-upową. Ten film to będzie bardziej moja po prostu zabawa kolorem i zabawa tymi cieniami i moimi nowymi pędzlami z AliExpress. Ale póki co, wow. Okej, pigment. Zanurzam teraz ten sam pędzelek w kolorze Storm i postaram się dołożyć go w tym samym miejscu. Czy wy to w ogóle widzicie? Excuse me. Co to jest w ogóle? Nie, no dobra, okej. To się przepięknie zblendowało. Te cienie są dosyć podobne, ale pięknie się blendują. Wow. Tylko mam taki problem z tą paletą, że ona się źle otwiera i sama się zamyka. I poza tym nie ma tutaj lusterka. Moim zdaniem taka paleta powinna mieć lusterko, żeby mogła powiedzieć, że widzę, co robię. Wytarłam mój pędzel o ręcznik papierowy, żeby pozbyć się nadmiaru produktu. I teraz zanurzę go w kolorze Mojito. Jest to bardzo ładna neonowa zieleń. Nakładam go na bok i nakładam cień w tej okolicy. Na powiece wygląda delikatnie żółto, właśnie pomiędzy zielenią a żółtym kolorem. Ale te cienie blendują się po prostu jak marzenie. Ja cały czas używam tylko jednego tego samego pędzla. I nic, nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń co do tych cieni. Dokładam trochę więcej cienia Mojito i staram się przeciągnąć ten cień trochę bardziej do zewnętrznej, do strony zewnętrznego kącika. Nie mogę się zdecydować, co nałożyć na ruchomą powiekę, dlatego teraz szybko zesłuczuję parę opcji, które mam w głowie. Pierwsza opcja to jest Diversity. Druga opcja to Millionaire. Ale mas... Czy ja zepsułam właśnie cień? Zobaczcie. To jest tak miękka formuła, to jest po prostu jak masełko. I zobaczmy teraz kolor Rich i to już jest nie takie masełkowe. Już się bałam, że następny cień zepsuje. Okej, dobra. I kolejna rzecz, którą chcę sprawdzić, to jest ten cień Mia. Rich, Mia, Millionaire. Jezu, jakie masło. I Diversity.
I myślę, że zdecyduję się na ten masełkowy cień Millionaire. Wszystkie błyszczą po prostu przepięknie. Skorzystam z tego, że ten cień jest właśnie takim mięciutkim masełkiem i nałożę go palcem. Nabieram delikatnie, dosłownie przecieram parę razy na palec. Już chciałam użyć tej palety jako lusterka, no ale niestety to nie lusterko. Także biorę lusterko i klepuję w ruchomą powiekę. Ale jest to przepiękny, złoty kolor. To jest po prostu bling bling błysk, proszę Państwa. Na razie ta paleta zrobiła na mnie naprawdę mega wrażenie, a nie spodziewałam się czegoś takiego po Makeup Revolution, powiem Wam szczerze. W sumie nigdy nie miałam żadnego kosmetyku Revolution Pro, a to jest chyba coś innego niż zwykłe Makeup Revolution, więc no na razie jestem pod olbrzymim wrażeniem. Zdecydowałam się, że nałożę troszeczkę Rich w kąciku i przejdę do malowania dolnej powieki. Użyję do tego tych samych cieni, ale tym razem zacznę od cienia Mojito. Ale powiem Wam, że to otwieranie palety, zamykanie palety i otwieranie drugiej palety, żeby dobrać się do lusterka, jest co najmniej problematyczne i uciążliwe. Także nakładam Mojito na środek dolnej powieki. Przeciągam do zewnętrznego kącika i jadę z kolorem Storm w zewnętrznym kąciku. Obracam pędzel i blenduję. Po raz pierwszy w ciągu robienia tego makijażu zmieniam pędzel na pędzel numer 7 Blending Brush i delikatnie, kładąc go tak pod kątem, rozcieram granice cienia, wyciągając je delikatnie do góry. Zdecydowałam się jeszcze delikatnie dołożyć cieni, to łączenie między złotym a niebieskim. I użyłam do tego cienia Mojito, ale to chyba był zły pomysł. Dlatego sięgnę teraz po cień Jungle, który jest ciemniejszy oczywiście. I użyję go do połączenia złota z zewnętrznym kącikiem. I to jest moja interpretacja cieniami moich paznokci na lewej dłoni. Myślę, że na razie tak to zostawię, potem zrobimy brew i eyeliner i rzęsy. Także teraz przechodzimy do mojego prawego oka, czyli inspirujemy się moimi paznokciami z prawej dłoni. Paznokcie na tej dłoni to jest holograficzny pyłek na fioletowej, ciepłej fioletowej bazie. Także myślę, że wokół takiej tematyki kolorystycznej będziemy się opierać. Nie ma tutaj za dużo tego typu cieni, ale jest tutaj bardzo ładny fiolet, który nazywa się Ametyst i on jest tutaj w tym rogu. I oprócz tego mam tutaj moją paletę Mini Breaker i prawdopodobnie będę w większości w tym oku posiłkować się właśnie tą paletą i tymi cieniami właśnie z tego względu, że w tej palecie NAF nie ma za dużo kolorów właśnie tego typu, które chciałabym wykorzystać do tego oka. Więc łapię teraz za pędzelek numer 8 z mojego zestawu z AliExpress i nałożę teraz cień Ametyst. Ja się może nie znam jakoś szczególnie na makijażu, ale powiedzmy, że nasłuchałam się od youtuberek, że kolor fioletowy jest trudnym kolorem do stworzenia, jeżeli chodzi o palety. Ale ten zachowuje się zupełnie bez zarzutu. Jestem w szoku. Zobaczcie. Takim puchatym brushem idealnie się nałożył, tak szybko. Próbuję odtworzyć kształt taki, jaki stworzyłam na moim lewym oku. Dokładam tego fioletowego cienia. Frejuś! Przestań! Dziękuję. Kochana jesteś. Także nakładam taką plamę koloru i przeciągam ją do wewnętrznej strony. Znowu wycieram pędzelek o papierowy ręcznik, żeby pozbyć się nadmiaru produktu. I użyję teraz cienia Bubblegum z palety Mini Breaker od Jeffree Star. I staram się go nałożyć w tych samych miejscach, gdzie nakładałam Mojito na moim lewym oku. Powiem Wam, że nie czuję absolutnie żadnej różnicy między używaniem palety z Jeffree Star, która jest no zdecydowanie droższa od Makeup Revolution Pro, a właśnie tymi cieniami z paletki NAF. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo te cienie zachowują się praktycznie tak samo. Blendują się bardzo dobrze. Nabiorę teraz delikatnie koloru Bite Me i pogłębię nim mój zewnętrzny kącik. Może nie da to jakoś dużego pogłębienia, bo ten kolor jest bardzo podobny do koloru z paletki NAF, do koloru Ametyst, tylko że ten kolor Jeffree Star ma dodatkowo w sobie drobinki. Coś, co jest warte zauważenia, o czym nie wspominałam do tej pory, to to, jak te cienie się osypują. Jak widzicie tutaj, praktycznie nic się nie osypało, jeżeli w ogóle to jest tego naprawdę bardzo malutko. A z tej strony widzę delikatny osyp, z tym, że jestem na 90% pewna, że jest to osyp z paletki Jeffree Star Cosmetics, właśnie z tego koloru Bite Me. A te cienie z NAF, z Makeup Revolution Pro w ogóle się nie osypują póki co. Także ja tego spróbuję się delikatnie pozbyć. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zeswatchować kolejne błyszczące cienie z tej palety i zeswatchujemy teraz
Snow Globe. I ten cień też jest mięciutki, ale nie jest aż tak delikatny jak Millionaire i zaswatchujemy go sobie tutaj. Ten cień znajduje się o tutaj, jak widzicie, jest bardzo delikatny. Błyszczy się, ładnie odbija światło, ale sam w sobie praktycznie nie ma koloru. Widzę tutaj niebieskie i złote drobinki, takie naprawdę z bardzo ciepłego złota. I jako konkurent mam dla niego cień Oral z palety Jeffree Star, który też Wam zaswatchuję. I ten cień znajduje się o tutaj. Widzicie, tutaj mamy propozycję z Revolution, tutaj mamy Oral z Jeffree Stara i myślę, że użyję właśnie tego duochromowego cienia. Nabieram go i wklepuję. Na pewno nie jest to tak mocny błysk, jak mamy tutaj w przypadku paletki z Revolution, ale myślę, że ten cień po prostu bardziej pasuje do całości tego oka. Za to użyję cienia Snow Globe w kąciku wewnętrznym mojego prawego oka. Cały czas próbuję użyć tej palety, tak jakbym miała tutaj lusterko. No, niestety tego lusterka nie ma i mówię, to jest olbrzymi minus. Halo, Makeup Revolution Pro. Proszę uwzględniać lusterka w paletach. Są naprawdę przydatne. Uuu, to jest błysk. Myślę, że to jest w sumie najbardziej holo cień z tego wszystkiego, co tu mam. Wiecie co? Wklepię ten cień jednak na całą ruchomą powiekę. Na górze tego cienia z Jeffree Stara. Ale to ile razy się muszę zmienić między paletami, żeby cokolwiek widzieć, to jest przesada. Okej. No, wyszło całkiem nieźle moim zdaniem. Także przechodzimy teraz do dolnej powieki. Nałożyłam na pędzel ametyst z paletki Revolution i jedziemy z tym. Przerwało mi się nagrywanie. Wykończyłam dolną powiekę używając tych samych cieni. Od zewnętrznego kącika użyłam cienia ametyst, a od środka użyłam cienia bubblegum. I zauważyłam przy okazji, że nie tylko ten cień z Jeffree Stara się osypuje, ale NAF również ma osyp. Cień ametyst delikatnie osypał mi się podczas malowania dolnej powieki, ale też nie otrzepałam pędzelka przy malowaniu jej, więc to mogła być równie dobrze moja wina. Ale jest to taki osyp, że tak powiem, akceptowalny. Nie ma absolutnie tragedii, więc delikatnie sobie czyszczę. Łapię teraz za kolejny pędzel do blendowania z mojego zestawu i jest to Blending Brush 6. I podobnie jak w tym oku, będę się starała teraz wyciągnąć wszystko do boku i wyblendować ładnie granice. Chociaż ten pędzel akurat do tego się aż tak... No nie został on do tego stworzony, ale myślę, że i tak sobie jakoś z tym poradzę. Zdecydowałam się jeszcze delikatnie dołożyć cienia Bite Me na zewnętrzny kącik mojego prawego oka. Przejdę teraz do wykończenia makijażu oczu przez eyeliner i użyję magicznego eyelinera, który darowałam w Naturze. Tak, w drogerii Natura darowałam ten eyeliner na wyprzedaży za 8 zł. I jest to magiczny eyeliner, bo nazywa się Blackest Sabbath. I jest to eyeliner marki Catrice. Jeszcze go nie używałam. Mamy kolejny mały teścik w naszym filmie. Okej, mamy tutaj pędzelek. I spróbuję zrobić cieniutką linię. Zobaczcie, co dziwnego mi się dzieje w ogóle z tym aplikatorem. Strasznie rozwarstwiają się te włoski. Jest to zdecydowanie wada, ale powiedzmy, że nie przeszkadza mi to na tyle, że musiałam złapać inny produkt, więc kontynuuję malowanie oka. Zdecydowanie mój eyeliner nie jest równy, nie jest ani trochę równy, ale powiedzmy, że ratuje się tym, że i tak każde oko ma inny make-up, więc może już tak to się nie rzuca w oczy. Co mogę powiedzieć o tym eyelinerze, to to, że czuję go na oku. Czuję, że skóra jest delikatnie ściągnięta tam, gdzie znajduje się ten eyeliner i aplikator jest okropny, bo włoski się rozwarstwiają. Ale poza tym The Blackest Sabbath z Catrice nie jest aż takim złym produktem, bo siedzi na oku i jest czarny. Taki czarny. Na pewno ładniej wyszła mi kreska moim zdaniem na moim prawym oku. Zresztą możecie sami określić, moim zdaniem kreska wyszła mi dużo ładniej na moim prawym oku, czyli na tym. No ale powiedzmy, że lepiej nie będzie. Jeżeli chodzi o rzęsy, to całkiem basicowo. Maybelline Total Temptation idzie na moje rzęsy, także standardzik. Już pokazywałam tą maskarę w poprzednich moich filmach i cały czas jej używam. Czuję, że moje rzęsy są delikatnie poskrojone przez ten eyeliner. Chyba po prostu dojechała mnie troszeczkę za blisko rzęs. Okej, oczy mamy na ten moment skończone, także teraz przejdę do makijażu brwi. A mam dzisiaj dwa nowe kosmetyki do brwi, których już używałam, ale nie pokazywałam ich jeszcze na tym kanale. I jest to, kupiłam sobie, sama sobie skompletowałam taki zestaw do brwi z Lovely. I mam tutaj pomadę do brwi w kolorze 1, która ma być podobno wodoodporna. I oprócz tego mam tutaj kredkę do brwi, również w numerze 1 i również jest to Lovely. Oba to są jedynki, także mogłoby się wydawać, że to jest ten sam kolor, a tymczasem spójrzcie na to. Tutaj mamy kredkę. Tak wygląda
wygląda pomada w środku opakowania, a tak wygląda zesłoczowana obok kredki. No to jest zupełnie inny kolor moim zdaniem. No ale zobaczymy, co dam radę z tym wyczarować, także najpierw biorę moją kredkę. Staram się podkreślić moją brew, najlepiej jak umiem. I dojadę teraz moje brwi, używając pomady. Ta pomada jest bardziej chłodna, a kredka wydawała się wręcz dosyć rudawa przy niej. Łapię teraz kolejny brush z mojego zestawu i użyję tej szczoteczki do pozbycia się nadmiaru produktu z moich brwi. Ale ta szczoteczka jest duża. Wow. Powinna być moim zdaniem delikatnie mniejsza, a przynajmniej ja jestem przyzwyczajona do mniejszej szczoteczki. Ale okej, dajemy radę. Pokażę Wam teraz moją ulubioną szczoteczkę do brwi. To jest ta szczoteczka z chińskiego zestawu, a to jest szczoteczka z mojej ulubionej kredki do brwi, jaką w sumie w życiu miałam, i to jest kredka z Makeup Obsession. Zobaczcie, moim zdaniem różnica jest spora i ta szczoteczka jest dużo wygodniejsza w użyciu. Ale nie jest źle, wyczesałam brwi i mi nie odpadły, więc chyba nie jest źle. Przechodzimy teraz do makijażu twarzy. I ponieważ ten makijaż będzie taki bardziej instagramowy, to musi być mocny kontur, więc użyję palety cieni z Vivo Pro Contour Palette i użyję tej suchej kosteczki bronzera. Nakładam na pędzel, ściągam nadmiar i konturuję. Ogarniamy sytuację z Five Headem. Na tej stronie jako blaszę użyję tego samego cienia, którego używałam na powiekę, czyli Bubblegum. A na tą stronę użyję blasza z palety do konturowania z Vivo. Bardzo, bardzo chcę użyć tego konkretnego pędzla z wachlarzykiem, więc po raz kolejny łapię paletę NARS i użyję teraz tego cienia Snow Glow. Serio, moim zdaniem to wygląda fajnie, ale to nie jest taki błysk, którego oczekiwałam. Chciałabym troszeczkę więcej, więc nałożę teraz cień palcem, żeby uzyskać jeszcze mocniejsze świecenie. Oh, tak, that's what I'm talking about. Na tą stronę użyję cienia Rich. I od razu nałożę go palcem. Beauty Blender na ratunek, jest za ciemny. O Jezu, zapomniałam, to jest ten? Myślałam, że to jest... myślałam, że Rich to jest ten jaśniejszy kolor. Ojej, nie, ratunku. Dobra, powiedzmy, że... Okej. Okay. Powiedzmy, że nie o to mi chodziło, ale czy ja mam jakiś inny rozświetlacz, który by się nadał? Poszukajmy czego. Znalazłam rozświetlacz, który ma szansę uratować sytuację. Jest to rozświetlacz Lovely Glow Better. I nałożę go teraz palcem. Jak widzicie, uwielbiam używać palca do nakładania rozświetlacza. I nakładam go. No i to już jakoś wygląda. Tu tamto to po prostu była ciemna plama. Zapamiętałam ten cień jako delikatnie jaśniejszy, dlatego tak po prostu bez sprawdzania po niego chwyciłam. Ale ten cień on tutaj naprawi sytuację, także nie jest źle. Na nos nałożę ten sam rozświetlacz z Lovely, delikatnie tutaj. I został nam do pomalowania jeden element, czyli usta. I pomyślałam, że usta pomaluję pół w jednym kolorze i pół w drugim kolorze. Także na prawą stronę moich ust leci I'm Royalty od Jeffy Star Cosmetics. I na lewą stronę moich ust pójdzie czarna pomadka z NYXa. Żeby delikatnie urozmaicić ten look na ustach, wklepię teraz w czarną część cień Millionaire. I to zdecydowanie robi robotę. A na tę stronę wklepię cień Oral. A więc to tyle, jeżeli chodzi o ten make-up. Słowami podsumowania, tak na szybko, paletę generalnie polecam, jestem zaskoczona tym, jak dobrze były napigmentowane te cienie. Cień Millionaire, czyli to złotko, po prostu skradło moje serce całym sobą. Cienie po tej stronie makijażu w ogóle mi się nie osypywały, za to tutaj zauważyłam lekki fallout. A jedyny cień, którego użyłam na tej części, to był cień Amethyst z palety Revolution, a reszta to były cienie z Jeffy Star Cosmetics, miałam laga. Cienie są genialne, jak tylko możecie, to zamawiajcie, bo są taniutkie. Kupiłam je na AliExpress, linki macie oczywiście w opisie i są naprawdę bardzo dobre. Zachowywały się tak jak normalnie drogie pędzle, także ja jestem mega zadowolona. Zaraz po nagraniu tego filmu mam zamiar ogarnąć sobie sesję zdjęciową na Instagrama, na którego w tym momencie Was zapraszam. Prawdopodobnie zdjęcia z tej sesji pojawiły się na Instagramie przed tym filmem na YouTubie, więc warto mnie obserwować na Instagramie. Dziękuję bardzo za oglądanie, napiszcie komentarz, co chcielibyście obejrzeć w następnych filmach. Jeżeli chcecie w ogóle obejrzeć więcej filmów,
tego typu, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia zawsze, kiedy wrzucam filmy. Taka ciekawostka, zawsze wrzucam filmy o 6 rano, żebyście mogli sobie obejrzeć je na przykład do śniadania. Także, kiedy film się pojawia, to o 6 rano. Nie mam jeszcze ustalonego takiego planu wrzucania, że tego dnia konkretnie jest film, ale zawsze, kiedy jest film, to jest on o 6 rano. Do zobaczenia w następnym, cześć! Puh.